Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie starszą kolekcję, czyli jest to taki powrót do przeszłości FIFA 365 2019 wersja updateowa, puszka kolekcjonera polska wersja 6 saszetek plus 4 karty z limitowanej edycji. Rozetniemy sobie i najpierw sprawdzimy jakie karty limitowane są w środku, a później oczywiście pojedynek sobie zrobimy. I mamy tutaj Daniel Alvesa, następnie Carlitos. Z tym, że Legia chyba nie miała tutaj kart, z tego co pamiętam. Więc to będzie, że tak powiem, taki statysta tylko. Dalej Luke de Jong PSV i Saul Atletico. Czyli pojedynek będzie pomiędzy tymi trzema klubami. Liczymy wszystko za jeden punkcik, obojętnie czy to będzie karta specjalna, czy ten. Patrzcie, rarka. Wow! Super sprawa. Mamy Barcelonę i tutaj również Barcelona. Filipe Coutinho. Więc pięknie się zaczyna. Na sam początek rareczka. I co dalej? Manchester City. Ponownie Manchester City. Porto i Paris Saint-Germain. Kierer, czyli tu mamy punkcik dla daniego Alvesa. Napoli, Juventus, Bayern, Gremio, Spartak i Real. Borussia, burki fans favorite. Tutaj kapitan Boka Carlos Tevez, następnie Borussia, jest Atletico. Mamy Lemara, czyli punkcik tutaj dla Saula, następnie Boka i ponownie Paris Saint Germain Diabi, czyli drugi tutaj punkcik dla Daniego Alvesa. Przepraszam za takie dziwne odgłosy, ale tam gdzieś na dworze pies szczeka, chyba komuś uciekł. Mamy Porto, Brahimi, następnie PSV, Wiergiewer, czyli tutaj też jest punkcik dla De Jonga. Schalke, Gremio, Barcelona i ponownie PSV, Pablo Rosario. Czyli w jednej saszetce dwie karty wpadły z PSV. No i dwie saszetki nam zostały. Zobaczymy czy jeszcze coś wpadnie. Mamy szalkę, Burgstaller Fans favorite. Dalej. Spartak, Real, Juventus, Bayern i Szalkę. Czyli w tej saszetce już nic nie było. Pozostała nam ostatnia sztuka. I co mamy tutaj? Atletico, Coke, czyli po dwa punkciki każdy zespół. Barcelona, Gremio, Porto, Inter i ponownie Inter. Więc w sumie remis z tym, że tutaj w Atletico mamy kartę specjalną, więc nie wiem czy to nie jest taki bonusik i wygrywa tutaj Atletico, ale to jest wasza również opinia. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie. Ja się oczywiście cieszę na Rarkę, Filipe Coutinho. No i co, to by było na tyle na dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.